Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Senat rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie. Izba Wyższa Parlamentu zajmie się m.in. ustawą o dodatku węglowym oraz nowelą kodeksu karnego zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa. Ustawa o dodatku węglowym przewiduje wypłatę 3000 dla każdego gospodarstwa domowego używającego węgla jako źródła ogrzewania. Ustawa zawiera też artykuły dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Senat zajmie się też nowelą kodeksu karnego zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzającą tak zwane bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Nowelizacja podnosi górną granicę terminowej kary pozbawienia wolności do 30 lat. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa do 40 lat. Zmiany przewidują też wprowadzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rząd chce wprowadzić ułatwienia w przekształcaniu budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy, brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji. To samorząd będzie podejmował decyzję i uchwałą będzie wskazywał, który teren pomimo wskazania w planie bądź studium przeznaczenia na usługi albo na obiekt galeryjny, handlowy, będzie mógł być poddany konwersji na rzecz mieszkalnictwa. To będzie się, szanowni państwo, się wiązało również z tym, że będzie mógł samorząd oczekiwać, żeby 5% wydzielonych mieszkań trafiła do zasobu komunalnego, do zasobu samorządu. To jest bardzo ważna informacja. Samorządy borykają się z gigantycznym problemem braku mieszkań komunalnych i w tej sytuacji, podejmując decyzję o konwersji na rzecz konkretnego inwestora, będą mogły zagwarantować sobie 5% mieszkań. To jest niezwykle ważna informacja. I żeby ten cały proces usprawnić, będziemy chcieli, żeby czasowo przez okres 2 lat przy przebudowach tego typu obiektów wyłączyć całe procesy dotyczące formalności, czyli z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia odbioru, czyli żeby te prace, które nie naruszają konstrukcji, odbyły się bez zbędnych formalności. A teraz wojna na Ukrainie. Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na rejon czerwonogrodzki w pobliżu granicy z Polską. Poprzednie takie ataki na cele w regionie lwowskim miały miejsce 26 marca, czyli w dniu wizyty prezydenta USA w Polsce. Wczoraj w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau, który udał się na Ukrainę także jako urzędujący przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest to oczywiście też istotne w kontekście wizyty ministra Raua, ministra spraw zagranicznych, który w trakcie wizyty na Ukrainie też bardzo mocno podkreśla po raz kolejny kontynuację tej polityki, którą Polska prowadzi, wsparcia dla Ukrainy i mobilizowania całej społeczności międzynarodowej. Myślę, że ten ostrzał w trakcie tej wizyty też nie jest zupełnie przypadkowy. Nadal nie możemy całkowicie złamać przewagi armii rosyjskiej, która wciąż ma przewagę w artylerii i liczebności żołnierzy. Jest to bardzo odczuwalne podczas walk, zwłaszcza w Donbasie, szczególnie w Piskach i Awdijiwce w obwodzie donieckim. Tam jest po prostu piekło. Nie da się tego opisać słowami. Rozmawiałem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Najważniejszym tematem było wsparcie wojskowe. To współpraca, którą musimy stale wzmacniać, aby służyła naszym wspólnym interesom. W Kijowie spotkałem się z szefem polskiej dyplomacji i przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Zbigniewem Rauem. Podziękowałem mu za wsparcie. W rozmowach z nimi zwróciłem szczególną uwagę na naszych jeńców wojennych. Dotyczy to m.in. aktu terrorystycznego w Oleniwce, który musi stać się ostatecznym argumentem dla wszystkich cywilizowanych państw, aby oficjalnie uznać Rosję za państwo terrorystyczne. Czego jeszcze potrzeba, aby tak się stało? Czy ten akt nie był wystarczająco oczywisty i okrutny, aby największe stolice świata podjęły taką decyzję? Statek z 26 tysiącami ton kukurydzy z Ukrainy przypłynął do Stambułu. To pierwszy taki transport od momentu wybuchu wojny na Ukrainie.
Płynący z Odessy pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę statek z ukraińską kukurydzą dotarł wczoraj wieczorem do Stambułu, gdzie dziś przed południem przeprowadzono inspekcję. Następnie ma on wypłynąć do Libanu. Kontrolę statku zorganizowało Wspólne Centrum Koordynacyjne powołane po podpisaniu porozumienia w sprawie odblokowania eksportu ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne. Pływający pod banderą Sierra Leone masowiec Razoni transportuje 26 tysięcy ton kukurydzy, którą ma dostarczyć do libańskiego portu. Mimo protestów Pekinu, wczoraj wieczorem spikerka Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wylądowała na Tajwanie. Nie skłoniło to Chin do przerwania ćwiczeń z ostrą amunicją przeprowadzanych tuż przy granicach wyspy. Ministerstwo Obrony Tajwanu twierdzi, że sąsiad w trakcie manewrów nawet naruszył terytorium jego kraju. Dziś delegacja Kongresu USA spotkała się z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Ujmijmy to historycznie. Ponad 4 dekady temu ustawa o stosunkach z Tajwanem została uchwalona w celu kultywowania silnej więzi między naszymi dwoma krajami, wspieraniu naszych wspólnych interesów dotyczących rządu, gospodarki i bezpieczeństwa przy jednoczesnym poszanowaniu polityki jednych Chin. Nasza solidarność z wami jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ bronicie Tajwanu i waszej wolności, a na naszym dwustronnym spotkaniu omówiliśmy kluczowe możliwości pogłębienia naszego partnerstwa, stojącego na straży demokracji i praw człowieka oraz szacunku dla jednostki. Jesteśmy wdzięczni za wizytę delegacji w tak trudnych okolicznościach. Jest to demonstracja niezachwianego wsparcia dla narodu tajwańskiego. Obecność pani speaker tutaj na Tajwanie służy zwiększeniu zaufania publicznego w siłę naszej demokracji jako fundamentu naszego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Zależy nam na utrzymaniu statusu quo po drugiej stronie ciśniny. Ćwiczenia wojskowe są niepotrzebną reakcją. Tajwan zawsze był otwarty na konstruktywny dialog i będziemy współpracować z zainteresowanymi stronami, aby doprowadzić do stabilności i pokoju w regionie. To wszystko w tym serwisie. Kolejny o 14.00.